Dzień dobry. W naszych rozważaniach, jak interpretować Pismo Święte, dotykamy dzisiaj tematyki proroctw. Jak interpretować proroctwa biblijne? Odpowiedź jest właściwie bardzo prosta. Tak samo, jak interpretujemy całą Biblię. Oczywiście proroctwa mają swoją specyfikę i niektóre z nich, na przykład proroctwa apokaliptyczne, są częścią właśnie apokaliptyki, czy literatury apokaliptycznej, która rządzi się swoimi zasadami interpretacyjnymi, chociażby z uwagi na dużą ilość występujących w niej symboli. Interpretacja tych symboli nie zawsze jest łatwa, ale tutaj z pomocą przychodzi nam zasada, którą już poznaliśmy, mówiąca o tym, że Biblia interpretuje samą siebie. A zatem wyjaśnienia symboli należy szukać w samej Biblii. Bardzo wiele z nich jest wyjaśnionych w samym tekście lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Czyli gdy Daniel widzi wyrastające z bestii rogi, to zaraz w dalszej części tego samego siódmego rozdziału wyjaśnione jest, że bestie to królowie czy królestwa, a rogi to z kolei inne królestwa, które wyłonią się z jednego z tych większych królestw. Kiedy Jan widzi wielką wszetecznicę, która rozsiadła się nad wieloma wodami, to pod koniec rozdziału 17, konkretnie w wierszu 15, wyjaśnia, że te wody oznaczają ludy, narody, tłumy i języki, które wspierają tę wszetecznicę. Z kolei wyschnięcie tych wód opisane w 16 rozdziale oznacza wycofanie tego poparcia, czego konsekwencją jest odwrócenie się od wszetecznicy zwierzęcia i rogów, a nawet dokonanie nad nią sądu i spalenie jej. Nie zawsze wyjaśnienie symboli znajduje się w bliskim kontekście tekstu, dlatego pomocne jest poszukiwanie wyjaśnienia w szerszym kontekście całej Biblii. I tak, gdy poszukujemy zidentyfikowania znaczenia symbolu niewiasty czystej z 12 rozdziału, z pomocą przychodzi nam Księga Izajasza, 54 rozdział, gdzie Bóg porównuje swój lud do małżonki, której małżonkiem jest On sam, Stwórca. Jeszcze wyraźniej mówi o tym apostoł Paweł, który w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale porównuje Kościół do czystej dziewicy zaręczonej z Chrystusem. Nie trudno też na zasadzie analogii przeciwieństw zinterpretować, kim jest wszetecznica, która wyraźnie w Apokalipsie stoi w opozycji do niewiasty czystej. Dodatkowo czasami przydają się informacje dodatkowe, czasami nawet pozabiblijne, które wyjaśniają szczegóły historyczne czy kulturowe opisów znanych z Biblii. Gdy więc dowiadujemy się, że kara śmierci poprzez spalenie była przeznaczona dla córek kapłanów, które dopuściły się cudzołóstwa, inne kobiety cudzołożne były tylko kamieniowane, to spalenie wszetecznicy z objawienia 17 rozdziału jest wyraźnym wskazaniem, że kobieta ta wywodzi się z chrześcijaństwa, a nie z jakiegoś innego systemu religijnego, co jest jeszcze bardziej logiczne w kontekście znaczenia symboliki niewiasty czystej jako reprezentującej czyste chrześcijaństwo. Jak już mówimy o Starym Testamencie, to bardzo istotne jest, że Apokalipsa i w ogóle Nowy Testament są osadzone bardzo mocno w Starym Testamencie, jego historii i jego symbolice. Jeśli więc czytamy o Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata, to wiadomo, że jest to wypełnienie symboliki świątynnej ze Starego Testamentu, gdzie w ofierze składane były baranki. Odsyłam do odcinka 7, w którym mówiłem o zasadzie szerokiego kontekstu i wyjaśniałem to zagadnienie na przykładzie świątyni w Starym Testamencie i jej symboliki. W ogóle bardzo istotne znaczenie ma też pojęcie typu i antytypu. Zgodnie z zasadą Jezusa, że Biblia jest tak naprawdę jednym wielkim proroctwem o Nim, Adam z Księgi Rodzaju jest typem Jezusa, człowieka i drugiego Adama, który ma przyjść. Świątynia ziemska, typem świątyni niebiańskiej. Proroctwo o zburzeniu świątyni w 70 roku naszej ery, typem na to wszystko, co ma się wydarzyć przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Doświadczenie Jonasza, który przebywał w brzuchu wielkiej ryby 3 dni i 3 noce, typem na doświadczenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa i tak dalej i tym podobnym. Jest tego całe mnóstwo w Biblii. Oczywiście zawsze należy pamiętać o wszystkich pozostałych zasadach interpretacji Biblii. Również o tym, że nie zawsze symbolika jest jednoznaczna. Lew może symbolizować zarówno Jezusa, jak i szatana, więc bliższy kontekst decyduje, kto jest kim. Bardzo też należy być ostrożnym z szukaniem bezpodstawnych i zbyt daleko idących analogii, na przykład gdy Jezus porównuje czasy ostateczne do czasów Noego, mówiąc, że ludzie i ich postawy będą bardzo podobne, to nie daje to żadnej podstawy ku temu, że należy obliczać datę powrotu Jezusa, dodając do jakiejś najczęściej wydumanej daty 120 lat, bo tyle trwała budowa Arki.
Na takiej zasadzie trzeba byłoby też uwierzyć, że tylko 8 osób zostanie zbawionych podczas przyjścia Jezusa, bo tyle weszło do Arki. Nie można też czynić spekulacji wokół daty stworzenia świata, której tak naprawdę nie znamy, i na jej podstawie snuć tezy, że ponieważ od stworzenia świata do Jezusa minęło 4000 lat, wobec czego jak upłynie kolejne 2000 lat od narodzenia Chrystusa lub od Jego chrztu, a może od Jego śmierci, to wtedy nastąpi koniec świata, który rozpocznie ostatnie 7 tysiąclecie. Tego rodzaju spekulacje przecinają wypowiedzi samego Jezusa, który powiedział, że data Jego powtórnego przyjścia jest nam, ludziom, nieznana. Podobnie jest ze spekulacjami związanymi z zasadą dzień za rok. Mamy w dwóch tekstach biblijnych, nie odnoszących się zresztą do proroctw apokaliptycznych, pewną sugestię czy podpowiedź, że taką zasadę można zastosować w proroctwach. I rzeczywiście, gdyby proroctwo o dniach występujących w Księdze Daniela czy Apokalipsy zinterpretować literalnie, to niemożliwa jest jakakolwiek logiczna interpretacja tych proroctw, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi, że dotyczą one końca czasu. Jeśli to wszystko, co mówią Księga Daniela i Apokalipsy, już się wypełniło i tak naprawdę było pisane z perspektywy czasu, czyli post factum, jak twierdzą zwolennicy metody historyczno-krytycznej, która tak naprawdę sprowadza się do niewiary w nadprzyrodzoność przekazu biblijnego, to studiowanie proroctw nie ma żadnego sensu. Jeśli jednak przyjmiemy metodę historyczną czy historyczno-gramatyczną, która uwzględnia linearność przekazu Biblii, czyli konsekwentnie i logicznie realizujący się Boży plan zbawienia ludzkości, obejmujący takie po sobie występujące wydarzenia jak stworzenie, potop, wyjście Izraela z Egiptu, historię i upadek monarchii Dawidowej, niewolę babilońską, przyjście Mesjasza, jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, powstanie i upadek chrześcijaństwa, walkę potomstwa niewiasty o przetrwanie i ogłoszenie Ewangelii, powtórne przyjście Jezusa, milenium, zniszczenie zła i szatana, to studiowanie proroctw z uwzględnieniem wymienionych wyżej zasad staje się nie tylko przyjemnością, ale uzyskaniem pewności, że świat jest w Bożych rękach, a nasza przyszłość jest pewna i bezpieczna w Jego dłoniach. Ja tę pewność zyskałem, gdy zapoznałem się z Bożymi proroctwami. Przyjąłem też radę i zapewnienia Jezusa z Ewangelii Jana 14, rozdział, wiersz 29. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. To bardzo ważna zasada, która zachęca nas do wyciągania wniosków z przeszłości i ostrzegająca nas przed spekulacjami. Tak naprawdę pewne jest to, co się już wydarzyło. Studiowanie proroctw mesjańskich, które na setki i tysiące lat przed faktami przewidziały nie tylko pierwsze przyjście Jezusa, ale też takie szczegóły jak miejsce Jego narodzenia w Betlejem, wjazd na oślęciu do Jerozolimy, zdradę Judasza, rzucanie losów o szatę Jezusa, szczegóły Jego męki na krzyżu i wiele, wiele innych. Studiowanie 9 rozdziału Księgi Daniela, które, gdy zastosujemy w sposób praktyczny zasadę dzień za rok, doprowadza nas do 27 roku jako daty chrztu Jezusa i 31 roku jako daty Jego śmierci, mnie osobiście przekonało do wiarygodności Biblii. Na tej podstawie jestem pewny, że i pozostałe proroctwa na czele z proroctwem o powtórnym przyjściu Jezusa spełnią się, bo widzę już dzisiaj, że dzieje się to, co jeszcze w czasach mojej młodości mi się nie śniło. Ale ta zasada Jezusa, aby obserwować to, co już się spełniło i nabierać wiary, uczy mnie też pokory, aby nie spekulować i nie dokonywać nadinterpretacji biblijnych opisów tylko na podstawie przejściowych i szybko zmieniających się wiadomości w mediach. To między innymi pozwala mi odrzucać koncepcję koronawirusa jako jednej z siedmiu ostatecznych plag, tak jak kiedyś nie wierzyłem, że Związek Radziecki to biblijny król południa. Wierzę w ogólną wizję wielkiego boju objawionego w Biblii, który zakończy się na naszej ziemi powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Obserwując to, co już się wypełniło, pozwala mi spać spokojnie, czekać i czuwać, słuchając ostatnich słów zapisanych w Apokalipsie. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu.